Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 18 czerwiec 2020 rok. Będziemy poddawali mateczki do ulików odkładowych. Wczoraj utworzyliśmy te rodzinki. Na pierwszego zajrzymy troszeczkę, chociaż to nie ma potrzeby. Pszczoły siedzą sobie na węzie i będziemy poddawali mateczki. Tu mam mateczkę. Kolejna mateczka i poddajemy. Tak. Uchylam. I mateczka idzie do poszła, ale nie poszła jeszcze. No, poszła. Poszła. Zamykamy, przykrywamy. Przestawiamy się do następnego. No. Do następnego się przestawiamy. No. Zdejmujemy. Będzie to nam tu. O, będzie. Mateczka. Widać chyba, czy nie widać? A teraz widać. Widać, dobrze. Uchylamy lekko. Klapeczkę. O, mateczka tu wyszła. O, poszła. Poszła sobie. Przykrywamy. Przestawiamy do następnego. Odkrywamy. Mateczka chodzi, widać. Czy to widać? To ma... O, teraz chyba widać. Widać. Dobra, przesuwamy lekko. O. Odsuwamy, wypuszczamy mateczkę. Odkłady robiliśmy wczoraj. Już matka poszła. Na jednoramkowych. Jedna rameczka czerwiu. Zasklepione braliśmy z nastawek, gdzie mamy zasklepione, i ramka z węzłem. Takie odkładziki robimy. Chociaż te odkładziki potrzebują jeszcze dobra. Będzie. Potrzebują, później będą potrzebowały wsparcia naszego. Tu też mateczka jest, chyba widać czy nie widać. O. Takie odkłady dziki bardzo chętnie przyjmują mateczki bez jakiegokolwiek problemu. No, już widać, jak się interesują, jak jest troszeczkę więcej pszczół było sypane. I już poszło. O. Dalej, następne.
Aś, tu się nie chcę ustawić, dobra. Poszło. Też mateczka tu będzie, jest. Widać. Widać mateczkę. Powinno być widać chociaż. Zależy jak się ustawi. To jest akurat w tym okienku. Do wyjścia już się szykuje. Schylimy. O, jest tu akurat. O, wychodzi. O, nie odwróciłem. O, poszła. Chodzi sobie już. Chodź do środka. No i elegancko i przykrywamy. W taki sposób robimy odkładziki. Chociaż te odkładziki potrzebują dodatkowego jeszcze wsparcia. Będziemy za parę dni, pokażemy następne zabiegi, jakie będziemy wykonywali przy tych odkładzikach. Następne już zrobię bez kamery, bo to tak wolno idziesz, tak szybciej sobie to poddam. Ale tak wstępnie to wygląda, jak my poddajemy mateczki. Do takich odkładzików. Mały odkładzik jednoramkowy, bardzo łatwo, chętnie przyjmuje mateczkę. Mocne odkłady trudniej przyjmują. A taki odkładzik w krótkim czasie można rozbudować do dużej rodziny. Co pokazałem na rodzinie wcześniej reprodukcyjnej, na rodzinach reprodukcyjnych, które się szybko rozwinęły w bardzo krótkim czasie. I te odkładziki też pokażemy, jak one się szybko będą rozwijały. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, do następnego.